Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na Book Haul. To będzie Book Haul, który w dużej mierze składa się z książek, które dostałam w grudniu na urodziny i później na święta, ale mam też kilka takich, które gdzieś tam wcześniej do mnie dotarły, ale jeszcze nie miałam szansy Wam ich tutaj na kanale pokazać, więc je też tutaj pokażę i właściwie od nich chyba zacznę, ponieważ nie ma ich jakoś bardzo dużo. I pierwsza taka książka to już coś, co kupiłam dosyć dawno temu, na pewno kilka miesięcy w księgarni wydawnictwa Czarne i jest to książka Instynkt Anny Maziuk. To jest książka, reportaż, który dotyczy wilków oraz ludzi, którzy w jakiś sposób są wilkami zafascynowani, w jakiś sposób te wilki badają. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, bo w ogóle wilki jako zwierzęta wydają mi się niesamowicie ciekawe i intrygujące. Czytałam już książkę też właśnie wydawnictwa Czarne, Dobry Wilk, która podobała mi się, ale umiarkowanie, ponieważ były tam takie fragmenty, które według mnie nie do końca były potrzebne w aż takiej ilości. Uważam, że ten reportaż był tak średnio wyważony, jeżeli chodzi o te ciekawe informacje, a te, które po prostu musiały się tam znaleźć ze względu na jakieś statystyki. Natomiast Instynkt również mnie ciekawi. Tak naprawdę nie słyszałam absolutnie nic o tej książce, nie widziałam, żeby ktokolwiek ją czytał, także nie mam pojęcia, na co się tutaj nastawiać. Na razie nie planuję jej czytać, ale na pewno, kiedy w końcu najdzie mnie ochota, to z przyjemnością po nią sięgnę. Mam tutaj też książkę, którą kupiłam kiedyś w Dedalusie za całe 16 zł. I jest to Wegetarianka Han Kang. To jest książka, która zdobyła chyba nagrodę Bookera. Tak, tutaj z tyłu jest informacja, że była to nagroda Bookera. I to też jest książka, która przez jakiś czas była bardzo, bardzo popularna, nawet już nie tylko na Bookstagramie, ale w ogóle w takim literackim świecie właśnie przez tego Bookera. Więc jestem bardzo ciekawa. Ja pamiętam tę książkę jeszcze z czasów, kiedy była wydawana w wydawnictwie Kwiaty Orientu w takiej zupełnie innej okładce. Natomiast tutaj mamy przepiękne wydanie Wabu. No też na razie nie planuję czytać, ale jest to coś, co za 16 zł zdecydowanie musiałam mieć i na pewno kiedyś tę książkę przeczytam, bo tak jak wspomniałam, jest to coś, co interesowało mnie już od jakiegoś czasu. Mam też tutaj dwie książki, które otrzymałam w ramach współpracy recenzenckiej. Pierwsza to jest z wydawnictwem Słowne. Natalia Ojewska, Zabiłam historię kobiet skazanych za zbrodnie ludobójstwa w Ruandzie. O tej książce mówiłam troszkę więcej ostatnio w podsumowaniu grudnia, ale też dosyć sporo miejsca poświęciłam jej na swoim Instagramie, także możecie tam zajrzeć, tam jest cały post dotyczący tej książki, jest też taka dyskusja w komentarzach, także zachęcam do zajrzenia tam. Natomiast jeżeli chodzi o ten reportaż, to ja uważam, że on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To jest reportaż, w którym autorka przeprowadza rozmowy z kobietami, które dopiero co skończyły albo jeszcze odsiadują właśnie wyrok za ludobójstwo w Ruandzie, które miało miejsce w 1994 roku. I poznajemy ich historię, ich perspektywę, dlaczego do tego doszło, dlaczego one czuły, że nie miały wyjścia, tylko właśnie zrobić to, co zrobiły i popełnić tak niewyobrażalne zbrodnie. Autorka też na samym końcu tej książki nakreśla nam troszkę historię tego ludobójstwa, jak w ogóle do niego doszło. Uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawe i też jest to taki temat, który nie został jeszcze dostatecznie omówiony, tak mi się wydaje, bo chyba nie ma wielu książek na polskim rynku, które właśnie dotykałyby tego tematu. Także ja Wam tę bardzo polecam i sama na pewno będę sięgać po kolejne, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, być może teraz właśnie z innej perspektywy, no bo tutaj jednak mamy nacisk na historię tych kobiet właśnie. Druga część autobiograficznego cyklu Mai Angelou, czyli Zgromadźcie się w imię moje. Ja właśnie jestem w trakcie czytania książki Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, czyli chronologicznie pierwszej części. Słyszałam o tej nawet lepsze opinie, wiem, że obie książki są rewelacyjne, obie książki zbierają naprawdę świetne recenzje, ale dużo więcej pozytywnych słyszałam na temat tej drugiej części, także no nie mogę się doczekać i bardzo liczę na to, że obie te książki również mnie tak bardzo się spodobają, że będę o nich mówić i będę je polecać dalej. Na pewno będę czytać w niedługim czasie, także myślę, że być może w podsumowaniu stycznia znajdzie się szersza opinia na temat obu tych książek. No dobrze, przejdźmy już do grudnia. W grudniu książkami też obsypało mnie wydawnictwo poznańskie, a właściwie księgarnia Wydaje nam się, ponieważ mieliśmy taką współpracę barterową na temat przekazywania informacji o promocjach na Instagramie i w zamian właśnie za to otrzymałam paczkę dwa razy z książkami od wydawnictwa poznańskiego czwartej strony i od wydawnictwa Winidia. I pierwsza z tych paczek zawierała w sobie 5 książek i jej Wam jeszcze chyba na kanale nie pokazywałam, także na niej się skupię, ponieważ kolejną paczkę z 10 książkami pokazywałam Wam w unboxingu na kanale, więc tamte książki już znacie, także tylko tak szybko je pokażę dla przypomnienia. Natomiast te 5, których jeszcze nie widzieliście, to są 3 książki świąteczne. I mamy tutaj Natalię Sońską, Garść pierników, Szczypta miłości. Myślałam, że uda mi się przeczytać właśnie jeszcze w grudniu, świątecznie, natomiast już chyba ta książka poczeka do przyszłego roku. To jest dla mnie nowa autorka, chociaż oczywiście o niej słyszałam, ale mam nadzieję, że jej książki będzie mi się tak przyjemnie czytało, że będą to takie po prostu relaksujące historie typowo świąteczne, także zostawiam sobie na grudzień tego roku. Druga książka to Zdążyć do domu na święta Anny Haber i tę książkę czytałam i ona naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. To jest taka słodko-gorzka historia świąteczna właśnie, ale no nie taka bardzo oklepana, jak moglibyśmy się spodziewać. Nie jest to też taki typowy romans. Także jest to coś mimo wszystko, jeżeli mówimy o tej świątecznej literaturze, dosyć oryginalnego. Także bardzo się cieszę, że mam tę książkę na swojej półce, bo naprawdę bardzo dobrze mi się ją czytało.
I ostatnia świąteczna książka to Wieczór taki jak ten Gabrieli Gargas. To jest książka, którą kupiłam ze względu na okładkę i ze względu na opis, ponieważ tutaj mamy historię kobiety, która w jakimś takim niewielkim, zasypanym śniegiem miasteczku otwiera pensjonat, do którego przyjeżdżają najróżniejsi goście. I wydało mi się to takie bardzo świąteczne, takie bardzo hallmarkowe, takie typowo, wiecie, amerykańsko-świąteczne, więc myślałam, że ta książka mi się spodoba. Natomiast słyszałam takie średnie opinie na jej temat później, jak już tę książkę dostałam i się zaczęłam bardziej interesować tym, co inni o niej mówią, ponieważ nie jest to nowość. Jest to wznowienie tej książki, ona chyba wyszła, nie wiem, 2 lata temu, czy jakiś czas temu w każdym razie, nie była to tegoroczna premiera, więc kilka recenzji już miałam okazję zobaczyć, no i były takie średniawe, ale mimo wszystko również zostawiam sobie tę książkę na grudzień i na ten przedświąteczny okres. I kolejna książka z tej paczki to kolejna Elif Shafak na mojej półce, tym razem Wyspa Zaginionych Drzew. To jest książka, którą bardzo wiele osób poleca, jeżeli chodzi o twórczość tej autorki. Bardzo wiele osób mówi, że jest to jedna z najlepszych jej książek. No i przyznam szczerze, że brzmi to ciekawie, ponieważ jest tutaj historia, w której głównym bohaterem tak naprawdę jest drzewo figowe. I z tego co wiem, to drzewo jest w jakiś tam sposób upersonifikowane, także jestem bardzo ciekawa tej historii. No i te wszystkie pozytywne opinie, również wasze, które gdzieś tam w komentarzach zostawialiście, bardzo mnie do tej książki zachęcają i zastanawiam się, czy to nie będzie ta pierwsza książka, od której rozpocznę swoją przygodę z Elif Shafak, chociaż dużo z was też mówi, że warto zacząć od 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, także jeszcze się tutaj waham, ale myślę, że na pewno będzie to któraś właśnie z tych dwóch książek. I ostatnia książka z tej paczki to Bernardine Evaristo i Manifest. Jak wiecie, ja w zeszłym roku zaczęłam czytać Dziewczynę, kobietę inną i niestety nie skończyłam tej książki, ale planuję do niej wrócić. Natomiast Manifest to jest coś znowu autobiograficznego i trochę mi ta książka przypomina właśnie, znaczy tak z opisu, bo oczywiście jeszcze jej nie czytałam, ale właśnie przypomina mi to książki Maya Angelou, te też autobiograficzne, bo tutaj również mamy czarną pisarkę i wydaje mi się, że podobne wątki będą poruszone, bo tutaj również z tyłu możemy się dowiedzieć, że jest to historia o latach dzieciństwa Evaristo, że tutaj ona analizuje styl życia i relacje z innymi, zgłębia genezę i naturę własnej kreatywności oraz działalności aktywistycznej. Także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka przypadnie mi do gustu. Jeżeli mieliście już okazję czytać, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i jeśli chodzi o pierwszą paczkę od wydawnictwa, a właściwie od księgarni, wydaje nam się, to byłoby na tyle. Natomiast drugą, 2 razy większą paczkę pokazywałam Wam już na moim kanale, więc tutaj zostawię gdzieś odnośnik do tego filmu, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. A teraz tylko tak na szybko pokażę Wam, jakie to były książki dla przypomnienia. I mamy tutaj kolejną Elif Shafak, czyli właśnie 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, czyli to, o czym przed chwilką mówiłam. 2 części trylogii Wiktorii Schwab. Ja czytałam tę pierwszą, natomiast tutaj mamy Most dusz oraz Korytarz kości. Ja Miasto duchów czytałam jakieś 2 lata temu, jakoś zaraz po premierze i całkiem mi się podobało, także stwierdziłam, że chętnie poznam dalsze losy Cassidy i Jacoba, także te książki również wylądowały na mojej półce. Roof, Wear i Pod kluczem, ponieważ widziałam mnóstwo pozytywnych opinii na temat twórczości tej autorki, a jeszcze nie miałam okazji się z nią zapoznać, także myślę, że w tym roku rozpocznę tę przygodę właśnie od książki Pod kluczem. Dorosła, Tiffany Jackson, czyli coś, co wiele osób bardzo poleca, jest to historia młodzieżowa, ale poruszająca bardzo trudne tematy. Na samym początku tej książki jest cała lista trigger warningów, które ta książka w sobie zawiera. Też planuję czytać w najbliższym czasie. Jeżeli nie w styczniu, to na pewno myślę, że w lutym po tę książkę sięgnę, bo jestem jej bardzo ciekawa. No i zachęcające są po prostu wszystkie opinie, które widzę na jej temat. Shaggy Bane Douglasa Stewarta to jest książka, której troszeczkę się obawiam, nie ukrywam, bo wiem, że ona jest po pierwsze dosyć ciężka ze względu na to, że opowiada historię chłopca, którego matka jest alkoholiczką, ojciec chyba nie żyje albo ich zostawił. W każdym razie jest to historia o trudnym dzieciństwie, o traumie, o dorastaniu, ale słyszałam również mnóstwo pozytywnych opinii na jej temat i to też jest nagroda Bookera z 2022 roku. Ja zazwyczaj lubię Bookery i zazwyczaj te Bookery naprawdę do mnie trafiają, dlatego tę książkę też na swojej półce chciałam mieć. Książka, która była bardzo popularna w zeszłym roku i którą widziałam w topce na przykład chyba Gosi tu czytam, o ile się nie mylę, to książka Antonego Doera, Miasto w chmurach. Słyszałam, że ta książka jest dosyć trudna, a szczególnie jej początek jest taki, że bardzo ciężko się w tę historię wgryźć, ale kiedy już to się zrobi, to naprawdę warto, także bardzo jestem ciekawa. Z miłości to współczuję, Opowieści z Omanu Agaty Romaniuk, to jest książka, którą ja czytałam bardzo, bardzo dawno temu, myślę, że jakieś 2 lata temu, w 2019 albo 2020 roku, wtedy kiedy ona wyszła jeszcze w tym poprzednim wydaniu. Czytałam ją wtedy na Legimi i bardzo mi się podobała, więc stwierdziłam, że też fajnie będzie tę książkę mieć na swojej półce. Najbardziej niebieskie oko Toni Morrison to jest książka, o której mówiłam w moich planach czytelniczych na 2023 rok i zdecydowanie to jest coś, co chciałabym przeczytać właśnie w tym roku, tak jak mówiłam w tym filmie i mam nadzieję, że mi się to uda i że będzie to nowa dla mnie autorka, której twórczość mnie zachwyci i będę chciała poznać więcej jej książek. I ostatnia już książka z tej paczki to Heartland, książka, która w zeszłym roku również zbierała świetne recenzje. To jest taka książka z takiego podgatunku coming of age, ja bardzo lubię takie historie, czyli książka o dorastaniu, o wchodzeniu w dorosłość i o problemach
problemach, które w tym wieku właśnie napotykamy. Tutaj akcja, z tego co wiem, rozgrywa się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, także tym bardziej brzmi to ciekawie. No i tak jak wspomniałam, ta książka zbierała świetne recenzje w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że im nie zachwyci. No dobrze, i teraz już możemy przejść do tych typowo urodzinowo-świątecznych książek, do tych, które otrzymałam od najbliższych w prezencie. I zacznijmy sobie od kolejnej Elif Shafak. Mam tutaj Bengarta ze Stambułu. Tę książkę dostałam od mojej przyjaciółki Agnieszki, która publikuje treści związane z brytyjską rodziną królewską o nazwie W Pałacu, zarówno na Instagramie, na YouTubie, jak i na Spotify'u i na innych chyba platformach podcastowych. Agnieszka jest również bardzo zafascynowana Turcją i turecką kulturą, także Elif Shafak już zna. No i tym razem ja od niej właśnie otrzymałam w prezencie tę książkę, żeby również się zapoznać. Także jak widzicie, jeżeli chodzi o Elif Shafak, która jest takim moim planem czytelniczym na ten rok, no to mam z czego wybierać. Kolejna książka to Dolina Niesamowitości. Szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, o czym ta książka jest, ale dostałam ją od osoby, która dosyć dobrze zna mój gust literacki i ufam, że ta książka mi się spodoba, bo skoro ona ją poleca, no to to na pewno jest dobra książka i wierzę, że po prostu do mnie trafi i że mi się spodoba. Także jestem jej bardzo ciekawa i też myślę, że będę chciała ją czytać jakoś niebawem, także gdzieś sobie ją odłożę na wierzchu i być może dodam ją do TBR-u na luty. Kolejna książka to coś, co pojawiło się w mojej topce najlepszych książek 2022 roku, ale nie miałam jej na swojej półce fizycznie. I jest to Nigdy, 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 to jest również właśnie prezent urodzinowy. Książka, która opowiada historię kobiety, która świadomie z wyboru nie chce mieć dzieci, ma już 35 lat i jest pewna swojej decyzji, natomiast spotyka się z wieloma komentarzami, po pierwsze na temat swojego wieku, że może to już czas, że może to już właściwie ostatni moment, że przecież bez dziecka nigdy nie będzie w pełni szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. I jest to książka, która bardzo dobrze ukazuje to, z czym muszą się mierzyć kobiety, które świadomie decydują się na brak potomstwa. I też jak zaskakujące jest to, że nigdy nikt się nie zapyta, dlaczego właściwie masz dzieci, chociaż to jest dużo bardziej odpowiedzialna decyzja i decyzja, która powinna wymagać znacznie więcej przemyślenia, a jednak kiedy ktoś mówi, że dzieci nie ma albo nie chce mieć, to zawsze te pytania padają. Bardzo ważna taka społecznie książka i też bardzo dobrze napisana, zresztą jest to norweska pisarka, więc ja tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, że ta książka do mnie trafi i również Wam ją bardzo, bardzo gorąco polecam. Pomniejsi wędrowcy to jest kolejna książka irlandzka na mojej półce. Książka, która też była polecana przez wiele osób w zeszłym roku, której opis brzmi tak dosyć banalnie, ponieważ mamy tutaj młodziutką dziewczynę, chyba 18-letnią, która trafia na studia aktorskie i tam wdaje się w romans z dużo starszym od siebie wykładowcą, ale słyszałam, że jest to rewelacyjna powieść. Zresztą wierzę, że tak jest, bo jest to jednak wydawnictwo Pauza, które raczej takich prostych, romantycznych, banalnych historii nie wydaje, więc na pewno kryje się tutaj jakieś drugie dno. Bardzo też jestem tej książki ciekawa, chociaż słyszałam, że jest pisana takim strumieniem świadomości i nie jest najprostsza do czytania. Także zobaczę, kiedy po nią sięgnę, może jeszcze nie teraz, ale na pewno chciałabym to zrobić w tym roku. Wszystkie te prezenty były wspaniałe i to były książki, które bardzo, bardzo chciałam mieć na swojej półce. Natomiast teraz przejdziemy do trzech ostatnich, najładniejszych, jeżeli chodzi o wydanie, które bardzo, bardzo mi się podobają po prostu wizualnie, ale też oczywiście bardzo chciałabym się zapoznać z ich treścią. I jako pierwsza jest to Tess D'Urberville. To jest książka z tej edycji ekskluzywnej Świata Książki, która ma tą powłokę jedwabistą czy jakąś tam, która po prostu wygląda przepięknie, ale też słyszałam, że jest to historia no, niby romantyczna, ale jednak taka, która łamie serce. A jak wiecie, ja absolutnie kocham takie książki, kocham takie historie, także myślę, że to jest coś, co w 100% trafi w mój gust. No i bardzo się cieszę, że mam tę książkę w tym przepięknym wydaniu na swojej półce, bo Tessa też była przez jakiś czas takim białym krukiem. Było takie wydanie filmowe, z tego co pamiętam. Czy to było wydanie filmowe, czy to było Z dala od zgiełku? Chyba to mylę ze Z dala od zgiełku. Ale w każdym razie, z tego co wiem, to Tessę też było bardzo ciężko dostać, bo nie było dobrego wydania po polsku już dostępnego. No i właśnie wydawnictwo Świat Książki wznowiło tę historię, aż jestem ciekawa tłumacza tutaj. Tutaj mamy Róża Czekańska-Hejmanowa. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto tłumaczył poprzednie wydania, czy jest to stary przekład, czy jakiś nowy, bo wiem, że kolejna książka, którą Wam tutaj pokażę, a jest to również wydanie ekskluzywne, i jest to Anna Karenina w tym absolutnie przepięknym, przepięknym wydaniu. To wiem, że tutaj właśnie przekład jest nowy i tutaj mamy przekład Jana Cichockiego. Zobaczcie tylko, jak te książki przepięknie wyglądają. Chociaż to, co mnie zaskoczyło, to, że Anna Karenina już tej jedwabnej powłoki nie ma. To jest już taka normalna okładka. Tutaj ma jakieś złote elementy i tutaj jest to tak delikatnie tłoczone, natomiast tej jedwabnej powłoki już nie ma, ale wciąż prezentuje się absolutnie fantastycznie. Zobaczcie, jaki to jest w ogóle kloc. No ale jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to cena tej książki, bo ja rozumiem, że jest to gruba książka, jest pięknie wydana, ale jednak okładkowo 120 złotych, no to myślę, że to jest taka cena już dość zaporowa. I gdyby nie to, że dostałam ją w prezencie na urodziny, to pewnie sama bym sobie jej nigdy nie kupiła, bo po prostu nie ukrywam, że byłoby mi szkoda wydać aż tyle pieniędzy na książkę. Ale ponieważ ją dostałam, no to już ją mam na swojej półce i mogę się cieszyć tym przepięknym wydaniem i być może w końcu zapoznam się z tym klasykiem literatury. I ostatnia książka w tym bookhaulu, ostatni prezent, który dostałam, to jest Harry Potter i Zakon Feniksa, wydanie ilustrowane. Ja te wydania zbieram, mam wszystkie, które do tej pory wyszły, czyli właśnie piąte jest tym ostatnim, którego mi brakowało.
Pewnie gdybym chciała wrócić do Harry'ego, a na pewno kiedyś będę chciała, to nie będę czytać ilustrowanych wydań, bo jednak zbieram je w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej, ale są one przepiękne, chociaż tutaj widzę, że już nie wiem, czy jest to kwestia tego, że jest to bardzo gruby tom, najgrubszy ze wszystkich i dlatego ten papier już jest taki troszkę cieńszy, nie jest taki fajny, kredowy, jaki był. Czy jest to związane z kryzysem po prostu na rynku wydawniczym i z kryzysem, jeżeli chodzi o cenę papieru i o dostępność papieru, bo być może to też miało swój wpływ, ale tak czy inaczej bardzo się cieszę, że tę książkę mam na swojej półce i jeżeli mi się uda, to dogram tutaj jakieś przebitki i kilka tych ilustracji ze środka Wam pokażę, chociaż też właśnie tych ilustracji nie ma tutaj już aż tak dużo, też myślę, że pewnie jest to ze względu na grubość tej książki. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten book haul. No niestety, ale nie uda mi się podnieść tych wszystkich książek, żeby Wam je pokazać, ale oczywiście jak zawsze mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!